Jestem w Sosnowcu na ulicy Piłsudskiego. Jadę w kierunku węzła z drogą S86. I właśnie ten węzeł z drogą S86 w minionym tygodniu był nieczynny. Poruszaliśmy się tutaj objazdami i według informacji, które gdzieś tam pojawiały się w internecie na ten temat, w komentarzach od ludzi, pojawiała się informacja, że inwestycja ta związana z tym remontem węzła, czyli zjazdy tutaj, czy wjazdy na ulicę Piłsudskiego oraz Grota Roweckiego, że ma to trwać rok czasu. Tymczasem, zobaczmy, jest sobota. Możemy spokojnie z ulicy Piłsudskiego na S86 wjeżdżać. Z drogi S86 możemy spokojnie zjeżdżać na ulicę Grota Roweckiego. Co za tym idzie, możemy się spokojnie przemieszczać pomiędzy właśnie ulicą Piłsudskiego a ulicą Grota Roweckiego. W zasadzie na tą chwilę objazdem tylko poruszamy się zjeżdżając S86 na ulicę Piłsudskiego, a więc trzeba się przez ulicę Daimlera oraz przez ulicę Kresową. Natomiast tutaj, tak jak pokazałem, ten przejazd jest jak najbardziej czynny, przejezdny, otwarty. Skąd takie dane odnośnie tego roku, powiem szczerze, nie wiem, aczkolwiek sam na swoim kanale, pokazując objazdy w tym miejscu, również wspomniałem tam w jednym miejscu o tym, że czeka nas rok dość dużych utrudnień. Jak widać, w tym przypadku rok jest równy jednemu tygodniowi, czy też 5 dniom w zasadzie roboczym.